Moi drodzy, jesteśmy tutaj w tym miejscu szczególnym, w zasadzie peryferie Brukseli, tak można by powiedzieć. Tu na tej ziemi belgijskiej, gdzie w zasadzie w tym miejscu dzisiaj kończę pobyt w Belgii, który trwa od tylu dni, od piątku do dzisiaj. Do dzisiaj trzeba wracać. A może więcej, trzeba iść dalej, aby głosić Ewangelię. I tak cieszę się, że mogę być w tym miejscu. W tym miejscu świętego ojca Szarbrewa, szczególnie, które sobie też ukochał. Dziś, 22 maja, wspominamy też świętą Ritę, kiedy mogliśmy zobaczyć również tutaj kaplicę relikwii. Kiedy widzimy tutaj jeden cier z korony Jezusa Chrystusa, każdy z nas wie przecież, że święta Rita też miała taki stygmat korony, tego ciernia na swoim czole, cierpiąc, łącząc swoje cierpienie z cierpieniem naszego Pana i Zbawiciela. I tutaj w tym miejscu na ołtarzu są relikwie świętego ojca Szarbela. Teraz, kiedy trwa msza święta w Annaja, tam przy jego grobie, my tutaj, gdzie możemy właśnie Bogu dziękować za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy za wstawiennictwem świętego, za wszystko to, ale przede wszystkim dziękuję Bogu za każdy dom modlitwy i proszę świętego ojca Szarbela, proszę, aby błogosławił, aby prowadził wszystko. W tym miejscu, gdzie był cud eucharystyczny, to właśnie tu przy tym ołtarzu dokonał się ten cud eucharystyczny. Jezus ukazał nam swoją obecność, obecny pod postacią chleba i wina, Jego ciało, Jego krew. Allora concludendo questo dire anche questa missione, questo pellegrinaggio su questa terra belga, da venerdì scorso fino ad oggi sono molto felice di essere qui. Devo tornare per, anzi devo ancora camminare per portare la parola di Dio, ma sono qui nelle periferie di Bruxelles, in Belgio, in questo giorno 22 maggio. Ricordiamoci Santa Rita, il nostro pensiero anche a Cascia, qui nella Cappella delle Reliquie, c'è anche la spina di Gesù, della corona. Sappiamo che Santa Rita aveva anche segno della spina nel fronte. Preghiamo tante nostre intenzioni, voglio chiedere, Signore, oggi. Sull'altare ci sono le reliquie di San Charbel, oggi 22 del mese. Allora, a Annaja, in questo momento, in Libano, c'è la Santa Messa. Per quello prima ricordiamoci i nostri peccati e io vi ricordo tutti quanti offrendo in questo luogo così tanto, tanto importante, qui vicino a Bruxelles. Prima di tutto ricordiamoci i nostri peccati. A teraz przeprośmy Boga za nasze grzechy. Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swojej chwały sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły i wewnętrznego człowieka. Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie. Który Tobie ofiarny by stał się dla nas chleba życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino. Owoc winnego krzewu oraz prasa rewolucji, który Tobie ofiarujemy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przed Tobą i Tobie służymy. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem,
oraz całym duchowieństwem. Z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. I z Duchem. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ciało i krew Chrystusa. Wielbić Twoje imię. Niech przyjęcie przez nasze ciało i krew Twojego Syna staną się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz, moi drodzy, wychwalając Boga za wszystkie dzieła, które dokoną, za cały ten czas rekolekcji tutaj w Arlon, a później tam koło Lierz, w tym centrum Legionów Dusz Chrystusowych i dzisiaj tutaj koło Brukseli. Za to wychwalam Pana Boga i dziękuję Jezusowi za tę łaskę, która mi pozwoli, by tutaj przyjść i głosić Jego Słowo. A teraz też pobłogosławię na koniec w tym miejscu kolejny dom modlitwy. Ludzie chcą się modlić w tym domu modlitwy świętego Szarbela, gromadzić w rodzinie, a nadesłano mi prośbę aż z Irlandii. Dlatego teraz pobłogosławię ten dom modlitwy. Allora, cari fratelli e sorelle, concludendo questo momento qui, vicino a Bruxelles, devo lasciare la terra belga, ma mi è arrivata anche altra richiesta per aprire la casa di preghiera di San Charbel. Questa volta questa richiesta è arrivata da Irlanda. Allora, ora benedico la casa di preghiera 326 con le reliquie di San Charbel. Więc błogosławię kolejny dom modlitwy reliquiami świętego Charbela w tym miejscu. Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław ten nowy dom modlitwy. A Ty, Święty Ojcze Charbelu, bądź tam, stawiaj się za nimi, prowadź ich i wypraszaj dla nich łaski. Niech Bóg błogosławi dom modlitwy numer 326 pani Zofii Potok, Palmerston w Dublinie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc wszystkich w Irlandii, Święty Ojcze Charbelu, miej w opiece. Benedici Signore, questa nuova casa di preghiera San Charbel 326 a signora Zofia Potok a Palmerston w Dublinie, in Irlanda. Padre, Filius, Spirito Santo. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I jak Matka Boska tam spoczęła w tym kościele świętego San Germania, zaraz się zatrzymała. I to właśnie stwierdzili, że to właśnie Matka Boska wysłuchała ich prośby.
No ale później był problem, że chcieli tutaj tą matkę boską odzyskać. I była kłótnia. Musiał biskup interweniować, ponieważ chcieli ją tu z powrotem wymienić, skoro tutaj w tym kościele ona przyszła i tu się zaraz zatrzymała, to ona tu zostawi, więc nie chcieli, w końcu zrobili kopię i kopię z tym zostawili. A on jest tak? Tak.